Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo silny turniej w Rumunii. Trwa. Mamy początek czerwca 2021. W tym turnieju bierze udział m.in. Fabiano Caruana, Wesley So, Wasiel Maksim Lagraf, Aleksander Griszczuk, wielu utytułowanych z czołowej dziesiątki zawodników. Nie tylko dziesiątki zresztą, ale gra też dwóch zawodników, którzy są arcymistrzami oczywiście z tego kraju, z Rumunii oczywiście. Moi drodzy, zapraszam do wspaniałej partii Wszystkie partie są wspaniałe dla mnie, aczkolwiek to jest kwestia gustu, kto lubi jak grać. Fabiano Caruana gra partie z Konstantinem Lupulesku. obrona francuska tutaj nam powstała. E4, E6, D4, D5. W obronie francuskiej jest dużo wariantów do wyboru. Na samym już początku można tutaj białymi no, przepchać pionka, zagrać skoczkiem na C3, zagrać skoczkiem na D2. Widuje się też bicie na D5, czego nie polecam grać białymi, jeżeli się już. Jeżeli już powstaje obrona francuska, gdyż bicie jest symetryczne. Oczywiście partie często się kończą remisem, aczkolwiek no nie jest to raczej dobry, dobry system dla białych. Tutaj Caruana zagrał skoczkiem na C3, skoczek zagrał na F6, jedna z możliwości. Oczywiście E5 jest takie posunięcie do zagrania, ale też goniec G5 jest niczego sobie. Moi drodzy, ten goniec wiąże skoczka. I teraz plan jest taki, aby zagrać e5 i zbić tego skoczka. No wszystko byłoby pięknie, tylko pamiętajmy na taki motyw jak h6 i g5. Tutaj czarne nie stracą tej figury mimo wszystko, lecz teraz trzeba podjąć jakieś kroki. Częstym ruchem w tej pozycji jest goniec e7. Czarne lecz postanowiły tutaj, lecz czarne postanowiły tutaj wybić na e4. Jak po prostu oddając centrum, na białe oczywiście bez problemu to wybijają, nie można wybić skoczka, przypominam, bo tutaj Hetman jest w zagrożeniu. Skoczek zagrał na D7 i skoczek na F3. Białe naturalnie, naturalnie wyprowadzają figury, dosyć prosty schemat, prosta gra białych. H6 ze strony czarnych i teraz co zrobić? Oczywiście, no, jedna z możliwości no to jest wybicie albo tutaj z szachem, albo tutaj no odejść no, tak niby można, aczkolwiek to są już warianty, które trzeba znać. Tutaj Karuana wybił gońcem na F6, no i wydawa wydawałoby się, że goniec wymienił się za skoczka w debiucie gdzie często powtarzam, że para gońców jest silną opcją, lecz w tym wypadku można spokojnie tak grać, z tego względu, że po goniec d3, zauważcie, białe mają bardzo szybko rozwinięte figury, a czarne jeszcze tych gońców nie poruszyły, a więc, no powiedzmy, rozwój jest na plus dla białych. Skoczek wybił tutaj na e4, goniec wybił, narzuca się może takie posunięcie f5, tutaj dla osób początkujących pragnę nadmienić, że taki ruch f5 Okej, okay, on bezpośrednio atakowałby końca, lecz koniec odchodzi. Pozostają słabości na polu G6 i skoczek na E5 może mieć piękną placówkę do gry. Moi drodzy, w tej sytuacji, oczywiście czarne, będąc arcymistrzem, tutaj Konstantin 2656 ranking, no to jest, to jest kozak arcymistrz, moi drodzy. no Oczywiście wie o co chodzi. Tutaj zagrał C5. C5 powoduje, że jest od razu walka o centrum i z tempem tutaj czarne po wybiciu by chciały na pewno wybić na C5 i trzymać pozycję. Minus tutaj w ogóle u czarnych jest taki, no właśnie, minus jest taki, że te figury nie są rozwinięte jeszcze, go nieco rozwinięty strzela w punkt B7 tak troszeczkę go kontroluje, więc można powiedzieć, że tutaj białe mają lekką przewagę. Jaki ruch teraz wykonał karuana? Otóż Hetman Edwa. No. Powiem tak, któż z nas by taki ruch zagrał? Oczywiście, jak się wariantu wyuczymy, no to wiadomo o co tutaj zaraz będzie chodziło. No ale tak, patrząc logicznie, przecież Hetman bronił pionka. Dlaczego teraz schodzi z obrony tego pionka? Jak tutaj czarne mogłyby wybić na przykład na D4? Otóż, moi drodzy, po wybiciu na D4 nastąpiłaby na pewno długa roszada, i ten pionek jest do wzięcia jeszcze z tempem. Więc nawet taki ruch goniec C5 nie pomaga, bo tutaj są pułapeczki pod tytułem Hetman B5. Bardzo, bardzo trzeba tutaj czarnymi uważać. Przede wszystkim w takich sytuacjach liczy się rozwój. Rozwój figur. Jeżeli ktoś ma ten rozwój szybszy, ma sporą raczej przewagę. Hetman dał szacha na A5, więc kulturalnie tutaj Karuana zagrał C3. Wybicie na D4 od razu nastąpiło i Skoczek wybił na D4. Goniec E7. Wydawałoby się, moi drodzy, że. W tej sytuacji nic tutaj czarnym nie grozi, że czarne tutaj się powoli stabilizują z rozwojem i jest wszystko w porządku, no ale to nie jest takie proste. Zobaczcie, teraz mamy do wyboru e, dwie roszady. Którą roszadę wybrać? No właśnie, to jest pytanie. Zobaczcie, Hetman tu już strzela w pionka A2, jeżeli tutaj byłaby długa roszada. A po krótkiej roszadzie tak naprawdę no, nie widać co dalej. Znaczy, ja nie widzę co dalej. Tutaj kwestia właśnie planów. Moi drodzy, może was zaskoczę, lecz białe robią długą roszadę. No właśnie, o co tutaj chodzi? Tutaj czarne zrobiły krótką roszadę, lecz oczywiście, sobie ruch cofniemy i musimy sobie sprawdzić, co jest po wybiciu na A2. Czy tak bezkarnie tego pionka można wybić? Otóż nie do końca. No i tutaj takie komputerowe troszkę ruchy, to znaczy może nie komputerowe, lecz bardziej przygotowane ruchy na pewno przez karłanek, który jak wykonuje długą ruszadę podstawia pionka. No, coś musi być na rzeczy. Oczywiście Hetman tutaj daje szacha. No i teraz tak, jeżeli król zagra na F8. Król będzie zderoszowany, a my sobie wyprowadzamy e, potem figurę i troszeczkę paraliżujemy tutaj rozwój tego gońca. E, rozwój w ogóle tutaj figur białych jest fantastyczny. Jeden szach tutaj nic nie grozi, zawsze można gońcem się zasłonić lub odejść po prostu Hetmanem. E, przepraszam, królem na C2 e, atakując bezpośrednio Hetmana. Więc e, tutaj byłoby bardzo, bardzo e, w porządku dla białych, ale e, czarne mogłoby zagrać też inaczej, bo taki ruch goniec D7 się narzuca również. To no trosz, troszkę gorszy wybór i teraz tak Po wybiciu na B7 wieża zagrałaby na pewno na D8, aby bronić gońca i próbować zrobić szybko roszadę Lecz po skoczek B3 ta roszada jest utrudniona, gdyż tutaj atakuje jeszcze raz gońca No właśnie Jest roszada utrudniona, ale tak naprawdę nie wiadomo co grać, bo bicie na D7 już grozi Z następnym goniec na C6, więc moi drodzy tutaj silniki podpowiadają, że należałoby zrobić roszadę mimo wszystko no ale jest wybicie. niby jakaś kontra tutaj ze strony może czarnych powstać i teraz właśnie jak czarne troszeczkę się orientują w tej pozycji to mogą zagrać taki piekielnie kąśliwy ruch koniec A3. Jak grom z jasnego nieba troszeczkę i należy tutaj białymi zagrać jedyne posunięcie, które daje przewagę. Bo jeżeli byśmy wybili na A3, to jest wieża B8 i problemy mogą być tutaj u białych, Chociaż wydaje się, że tutaj się wszystko broni, ale to jest, mówię, to są dalekie warianty, nie będziemy się nimi zajmować. Tutaj należałoby zagrać, moi drodzy, goniec C2. Wydaje się dziwnym ruchem, ale podpiera skoczka, a po wybiciu na B2 król idzie sobie na D2. No i wieża C8, bezpośredni atak na pionka C3, i Hetman mógłby tu spokojnie wrócić, bronić tego pionka. Goniec na B4 wspomaga atak. No, zauważcie, wybić nie można. Tu cały czas czarne zastawiają pułapki na przeciwnika, gdyż tutaj wieża z Hetmanem wspólnie atakują, mogłyby atakować. Punkt C2. Należałoby wprowadzić szybko ostatnią figurę do gry i po wybiciu, tutaj król, przepraszam, wybicie oczywiście Hetmana, żeby uprościć troszeczkę pozycję. Król D1. No i ta, ta pozycja myślę, że technicznie jest wygrana dla czarnych, dla białych absolutnie, bo jest figura więcej. No za dwa pionki e, różnie mogło być na różnych poziomach szachowych, ale to już się zagłębiliśmy, moi drodzy. Poszła tutaj długa roszada, zobaczmy co było w partii. Krótka roszada, cyk. No i taki ruch klasyczny po długiej roszadzie, to polecam e, nabrać takiego dobrego nawyku. Mianowicie król B1, już tego piona bronimy. No i tak można by powiedzieć, że się nic w pozycji nie dzieje, wydaje się nudna, ale no moi drodzy, na tym poziomie, porównajmy sobie rankingi, tutaj Caruana ma prawie 200 oczek więcej, więc no nie przystoi mu remisować tak po kilku ruchach partii, więc tu jest walka do samego końca. Wieża zagrała na D8. Goniec fajnie się uplasował na c2, trochę mi się przypomina taki motyw, schemat Garego Kasparowa, który rozgrywając obronę sycylijską białymi właśnie przy długiej roszadzie wstawiał sobie tutaj takiego gońca na c2, mając pionki na c3, na b2. Fajna rzecz, analizować partie warto, gdyż te motywy się powtarzają w różnych partiach oczywiście i w różnych debiutach. Goniec zagrał na d7. Hetman kulturalnie chce dać mata w dwóch posunięciach. No, plan jest sprytny, lecz zostało zagrane G6. Moi drodzy, oczywiście F5, no, teoretycznie można zagrać, ale już przypominam to, co wcześniej mówiłem, to się osłabia. Punkt E6 się osłabia i robi się naprawdę trudno dla czarnych, więc G6 wydaje się logicznym zagraniem. I teraz, moi drodzy, pytanie dla Was, pytanie do Was. Co zagrać dalej białymi? Otóż przy takich pionkach, przy domku, można powiedzieć, zawsze, znaczy, no... Teoretycznie zawsze atakujemy to przez ruch H4, H5, w zależności jakim kolorem gramy, czyli piątkiem bandowym chcemy rozbić tutaj strukturę. Goniec zagrał na A4, no i cóż pozostaje białym? No, wybić. Zostało wybite to wszystko i od razu jest czas na H5. Po ruchu G5, moi drodzy, Hetman wybił piąt. No dobrze, tutaj białe zdobyły piona, lecz na chwilkę. Goniec zagrał na C5 i się tutaj czarne koncentrują na skoczku, żeby tego skoczka wymienić. No i teraz, moi drodzy, Karłana gra bezbłędnie. W ogóle to jest zawodnik, który aktualny wicemistrz świata, który no podobno liczy najlepiej warianty szachowe na świecie. Nawet lepiej od Carlsena, Tak twierdzi sam Magnus Carlsen. Mój drodzy, Hetman C6 zostało zagrane. Próba szybkiego uproszczenia. Tu już białe widzą, co będą grać już dalej, dalej, dalej. I po wymianie Hetmanów wieża wybiła. No zobaczcie i wybicie na F2 wygląda na to, że czarne się wykraskały z problemów. Troszeczkę niesymetrycznie, jeśli chodzi o skrzydła, bo tutaj mamy cztery pionki na dwa, a tu mamy trzy pionki na jeden. No i teraz kto ma lepiej Ten ma lepiej, kto ma bardziej aktywne figury Zobaczcie, w, w otwartej pozycji można powiedzieć, że goniec jest lepszy Nie w tej sytuacji, moi drodzy Bierze D7 Bierze D7. Wydaje się, no takim normalnym ruchem każdy z nas by zagrał Tylko, że ja nie mogę nic zbić Nic nie szkodzi Tutaj będziemy cały czas próbować na przykład grać skoczek E5 Nawet skoczek D8 istnieje, żeby atakować tutaj pionki Moi drodzy, E6 zostało zagrane no, F6 to nie był najlepszy wybór ze strony czarnych, chociaż wydawałoby się, że jest dobre. Skoczek ruszył na D8. Może czarne nie widziały skoczka D8, bo F6 powoduje, że najpierw nie można było wskoczyć. No cóż, nie wiemy tego. Ruchy jak ruchy, trzeba sobie z tym jakoś radzić. Goniec na B6 i skoczek. Otóż nie, moi drodzy, zagrał na F7. Sprytnie, bo chce wziąć tego pionka. Oczywiście jak król zagra na g7, to mamy tutaj wybicie. Na G5 z szachem, kwestia sprzątania pionków, wieża zagrała na F8. Oczywiście, bicie król na H8, i po jednym posunięciu teraz białych, czarne złożyły broń. Aż dziwne. Jest to ruch moi drodzy. Nie, nic z tych rzeczy. Jest to ruch król C2. No i się czarne poddały. Na tym poziomie jest to sprawa zrozumiała, gdyż czarne nie y, widzą dla siebie żadnej kontry. Po ruchu na przykład f5, skoczek f7, można wziąć tego piona. Po ruchu e5 król na pewno zmierza jak najbliżej tych pionków, żeby je przyblokować. Można też g4 spróbować po e5 zagrać, żeby przyblokować ruch f5. Generalnie pozycja jest już totalnie przegrana dla czarnych. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.